2 godziny jazdy od Bejrutu. Jesteśmy w najbardziej chrześcijańskim miasteczku Zahle. 95% to chrześcijanie. I tutaj jest sanktuarium Matki Bożej z ogromną wieżą, gdzie będziemy wyjeżdżali windą. Maryja patrzy na całe miasto. I właśnie w tym miejscu mamy mszę świętą. Bogu dziękujemy. Dzisiaj w niedzielę w tym cudownym sanktuarium. Niechaj będzie pochwalony najświętszy sakrament. Teraz zawsze. Teraz żeśmy skończyli mszę świętą w tym sanktuarium pod wezwaniem Maryi, obrończyni przed działaniami wojennymi. Dlatego Bogu dziękujemy w tym szczególnym czasie, żeśmy tutaj mogli się modlić. Tutaj nawet wewnątrz tabernakulum jest Maryja razem z Jezusem i relikwiami świętego Szarbela. Po mszy świętej udajemy się na wieżę kościoła, sanktuarium Matki Bożej, która broni przed działaniami wojennymi. Wieżę, która ma wysokości 54 metry, a na jej szczycie znajduje się 10-metrowa figura wykonana w Perugii, a wykonana jest z brązu. Tutaj wsiadamy do windy, a z tego podium zauważmy, jaki piękny, piękny widok na całą dolinę miasta, którym Maria się opiekuje. Tutaj widzimy Maryję, która trzyma w ręce winogrono, a Pan Jezus gałązkę oliwną, po to, aby był tutaj dostatek i w winnicach, i pośród gai oliwkowych, aby ludzie mieli co jeść. To właśnie z tej wysokości Maria patrzy na całe miasto Zahle, na tych ludzi, którzy tutaj w Maryi pokładają nadzieję. Tutaj są uprawy i winnice, i także gaje oliwkowe. Tu już za górami jest Syria. Zauważmy, ile pól uprawnych. Praktycznie Liban to w większości kraj górzysty, a tutaj mnóstwo, mnóstwo widzimy pól zielonych. Oto ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Codziennie po modlitwie Anioł Pański puszczana jest pieśń maryjna, która rozchodzi się na całe miasto. Również po różańcu wieczornym jest wołanie do Maryi. Ogromny huk, ale chodzi o to, aby Maryja usłyszała i zaniosła te wszystkie prośby przed tron Boga. Niedaleko wieży i figury Maryi znajduje się kaplica świętej Rity, gdzie każdy może podejść i pomodlić się, prosząc o wysłuchanie wszystkich próśb, nieraz w tych sprawach trudnych, niemożliwych. A kaplica jest przepiękna, ponieważ za ołtarzem jest witraż, naturalny witraż tworzony przez to miasto. A w tym witrażu jest wizerunek świętej Rity z Kascji. Święta Rito, módl się za nami. Miasto Zahle graniczy z Doliną Beka, bardzo urodzajną, pełną winnic. I ciągnie się to od Izraela, Jordanii, aż na północ po Syrię. Tutaj właśnie są uprawy winnic. Tutaj także jest możliwość zobaczenia, jak produkują dobre libańskie wino. Miejsce przepiękne, ludzie przychodzą, odpoczywają. No jak tu Boga nie uwielbiać? Tysiące kilometrów kwadratowych, tysiące hektarów winnic.